5 listopada w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podpisano umowę na zakup i dostawę 6 niskoemisyjnych, niskopodłogowych, hybrydowych autobusów. Umowa zawarta została z firmą Solaris. Te autobusy będą dedykowane naszemu przedsiębiorstwu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji. Te autobusy mają wyjechać na ulicę Ostrowca Świętokrzyskiego za 340 dni, panie dyrektorze. Więc planujemy, że na 1 października 2022 roku te autobusy będą jeździć po Ostrowieckich ulicach. Być może uda się skrócić ten termin. Rozmawialiśmy tutaj z panem prezesem Krzysztofem Musiałem, rodem z Ostrowca Świętokrzyskiego, który reprezentuje poznańską firmę, podpoznańską firmę. Żeby skrócić i żeby ewentualnie takie autobusy wyjechały na 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego. Temat jest otwarty. 6 autobusów hybrydowych gmina Ostrowiec Świętokrzyski zakupi za kwotę ponad 10 milionów złotych zgodnie z realizacją unijnego projektu Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim.